No trochę nieciekawie dzieje się w kraju nadwiślańskim, a co dokładnie? No w Wiśle gówno, a w Odrze rtęć. Ale spokojnie, to za około 650 lat dopiero, dlatego na razie tym się nie musimy przejmować. Przejmować się musimy dwoma wojnami, które się toczą, do których dołączyłem do jednej i drugiej jako sojusznik. Jednak w jednym przypadku ofensywny, w drugim defensywny. Ogólnie witajcie serdecznie, z tej strony Repus, oto jest kolejna seria z Polski, kolejny odcinek z Polski, chociaż seria kolejna też z Polski. Prawdopodobnie ostatni odcinek, jutro wychodzi Age of History 3, no i będę na tym się skupiać przez najbliższe dwa dni przynajmniej. Może od piątku wrócimy z Europką, ale zobaczymy, a bo na tym Age of History 3, no to chciałbym sobie obczaić. Gra wychodzi w połowie ceny za DLC-ka do EU4 na przykład, więc myślę, że warto przetestować. Natomiast... Co się dzieje tutaj już w samej rozgrywce? Otóż dzieje się tak, że mój sojusznik, Szwecja, w międzyczasie, jak ja sobie chillowałem bombę, wypowiedział wojnę Fenlandowi, który znajduje się tutaj i co gorsza ma jeszcze fort w stolicy, więc tutaj się go zajmuje niezłą chwilę. Natomiast Fenland ma za sojusznika Nowogród. No i Szwedzi wezwali mnie do wojny. Ja tak myślę, a kurna, z nimi mam pokój na wieczność. Z Duńczykami nawet mam tego, koalicję, więc ich nie pójdę. W Chrenie będę leciał w cesarstwo. No, nie mam co zrobić, idę na wojnę z Nowogrodem, why not? No i myślałem, okej, zrobimy to poza odcinkiem, bo po co mam pokazywać. Ale wydarzyła się rzecz niesłychana, której nie mogłem tolerować. Tragiczna wręcz. Otóż Duńczycy wypowiedzieli wojnę Rydze. Rydze, na którą ja kuźwa polowałem. Mamy nawet claima na tą Rygę. No i uznałem, nie, no tak być nie będzie. Osłabiłem zakon krzyżacki tylko po to, żeby Duńczycy zajęli cały Livonian Order w jednej wojnie. A teraz jeszcze Rygę chcą mi zabrać. Ja tą Ozylię specjalnie wziąłem i tutaj chciałem przez to do Rygi dojść. Budowałem nawet flotę transportową cały czas, w tym momencie jest zbudowana, żeby być w stanie przerzucić wojsko jakieś do tej Rygi. No i dupa. W ogóle jest to ciekawe, w Ozylii dostałem event, który nagle pozwolił mi rozbudować tą prowincję. I wybrałem Triggera pod Triggera, no w sensie, żeby sfokusować się na manpowerze, ponieważ ani dobrych taksów, te taksy nie ma co, a tutaj surowca nie ma dobrego. I nagle Ryga mi się 15 developmentową prowincją zrobiła. Not bad. No ale w tym odcinku właśnie będziemy starać się zdominować okolice, powiedzmy Rzeczpospolitej, tam gdzie niestety nie możemy... to jeszcze nie jest Rzeczpospolita, to jest po prostu Królestwo Polskie. Okolice Królestwa Polskiego, którą niestety nie możemy zbytnio bezpośrednio zająć, szczególnie, że Litwa nas blokuje. Ale myślę, że zrobienie tej wojny byłoby dobrym pomysłem na skończenie ogólnie serii, ponieważ byśmy w ten sposób ustanowili dominację praktycznie wszędzie. Pokonalibyśmy Zakon Krzyżacki, zmuszając ich do wasalizacji, pokonaliśmy Złotą Ordę, zajmując Galicję i Halicz, która była ich tym trybutariuszem, pokonalibyśmy największych tutaj innych sąsiadów, czyli Nowogród oraz Danię, a z pozostałą dwójką dużych sąsiadów, Węgrami i Litwą, mielibyśmy sojusz. Dlatego myślę, że to byłby ciekawy moment, że sobie tak powiedzmy w cudzysłowie historycznie uznać, że roleplayowo, że o, osiągnęliśmy wszystko, co było do osiągnięcia. Haha, tutaj Duńczycy już są przez zakon krzyżacki wyjaśniani w tej Rydze. Not bad. Dodatkowo też się dołączyłem do tych Duńczyków, ponieważ... Jeżeli... tutaj się biją, ale myślę, że moja flota 6 transportowców niezbyt pomoże. Jeżeli Szwecja zostałaby przeorana przez Duńczyków i Nowogród z dwóch stron, szczególnie jak w przypadku Duńczyków nie mógłbym ingerować, to byśmy stracili ważnego sojusznika na północy praktycznie. A tak, to mam zamiar powstrzymać ten ich upadek poprzez przynajmniej sfokusowanie się części tych państw na mnie. O, Warszawę mi zajęli. A, dobra, wyrżnijcie tam całą ludność nawet. Są wyrąbane jajca. To akurat pokazuje się efekt, który jeden z was pisał, żeby poprawić forty, bo one są... Tutaj mamy dwa forty obok siebie, w Malborku nic nie mamy na przykład. Tylko, że takie rozbudowanie tych fortów jest to kwestia z 1000 złota praktycznie, żeby to jakoś sensownie te forty ułożyć. A ja to złoto poświęciłem na medycynę zamiast na fortyfikację. Głupi ja, co nie? Ale chwila, moment, o i Kazimierz Wielki przerąbał mieczem w bramę nowogrodzką. Tak to zrobił Bolesław Chrobry w Kijowie, tak my zrobiliśmy w Nowogrodzie. Chociaż można powiedzieć, że my też w sumie zrobiliśmy w Kijowie, bo też mieliśmy wojnę z Białą Ordą, która posiada Kijów. Też przechodziliśmy przez Kijów, więc nic nie przeszkadzało, żeby wyrąbał w tą bramę. Nic nie przeszkadzało, żeby wyrąbał bramę Krymu, który też zajęliśmy.
Choć nie pamiętam, czy Kazimierz zajął osobiście, czy nie. No ale jednak osiągnięcia swoje miał. My natomiast idziemy na jakąś pierwszą, większą wojnę. Oni oblegają Wyborg, to my idziemy tutaj oswobodzić tą prowincję. I jest zwycięstwo. No niestety strat dużych nie robimy jeszcze, ale wystarczające. Szwedzi na każdym tutaj kawałku swojego frontu się cofają. To jeszcze nie są czasy Gustawa Adolfa. Chociaż w sumie lepiej dla Polaków, że to jeszcze nie są czasy Gustawa Adolfa. No ale mam nadzieję, że w przyszłości, za jakieś właśnie 650 lat, taka pewna kapela metalowa, rockowa z Szwecji zaśpiewa jakąś pioseneczkę o tej wojnie, tak żeby na serduszku podnieść i w ogóle. Istnieje niestety duże prawdopodobieństwo, że Duńczykom uda się wyłączyć Szwedów z tej wojny, właśnie z powodu tego, jak oni tutaj prną, skupili się na Szwedach, to niestety jest dobra taktyka z ich strony. Się okazało, że nasz doradca tutaj administracyjny miał romans z naszą chyba żoną. No i ucięliśmy mu głowę. Czyli, że... stracił dla nich głowę, no tak dosłownie można powiedzieć. Niestety naszymi akcjami doprowadziliśmy do bardzo dużej ilości relacji, tak to nazwijmy. Szwecja, Węgry, Litwa, Ryga, Teutonii, Francja i Bawaria. Będzie trzeba jakoś to uciąć w pewnym momencie. Jeden ze sposobów na ucięcie tego jest przygotowanie się do anektacji Zakonu Krzyżackiego i po prostu pełnej wtedy kontroli nad Prusami Wschodnimi. Idziemy oswobodzić Sztokholm. W Sztokholmie walcz! Yeah! Kurna, oni nie mają żadnych minusów niestety w tym Sztokholmie. Natomiast... Jest tam Lwów, że skorowane prowincje. Natomiast przyszło ich wsparcie. Musimy się wycofać w ten sposób. Dodatkowo niestety straty mieliśmy większe. To na naszą niekorzyść to bardzo zadziałało. Jeżeli będzie konieczność, jestem całkowicie gotów wycofać się z tych wojen dla uratowania własnego państwa. My natomiast kontynuujemy nawracanie Rusi. Ktoś powie, Polska była tolerancyjna, hurdur, tak nie można. Kurda, król nam się zesrał chyba. Co jest? Rise of the Pretender, August II Piast. Nie czytałem, co było napisane tam. O, coś o Jagiellonach było napisane. Władysław Piast, królowa Katarzyna Jagiellon, że jest w sensie królową. No niestety, Kazimierz Wielki się obsrał 9 lat przed historycznym obsraniem się. Dlatego troszkę szkoda. Tym bardziej, że podczas wojny. Ale można powiedzieć, że zginął z ran może podczas bitwy, gdyż to on właśnie toczył i przegrał bitwę pod Sztokholmem. Niestety jego piękny życiorys został właśnie troszkę zaprzepaszczony tą jedną porażką na koniec jego życia. Nasz natomiast doświadczony generał poszedł właśnie zbić tutaj powstanie pretendenta. Oni niestety są trochę okopani w górach, to powoduje małe problemy, przynajmniej większe straty, ale ludność ludność Królestwa Polskiego jest gotów podnieść tą odpowiedzialność, jako jest śmierć kilku tysięcy osób, żeby jedna była u władzy. Szwedzi z trudem oblegają stolicę tego państwa, które zaatakowali. My natomiast idziemy się skupić na Nowogrodzie, ponieważ oni uzbierali 10 tysięcy wojska w jednej prowincji. Ramię w ramię z Niemcami z Zakonu Krzyżackiego walczymy przeciwko wspólnemu wrogowi. Kto by to przewidział kiedykolwiek? Problem z wojną z Nowogrodem jest taki, że my nie możemy osobno Nowogrodu wyłączyć, w sensie nie możemy zrobić pokoju z Nowogrodem, tak to nazwijmy, ponieważ my jesteśmy sojusznikiem i oni są sojusznikiem. Natomiast możemy zrobić tylko z tymi tutaj. O, Szwedzi odkupują w pierdziel teraz akurat podczas tego oblężenia. Co może rzeczywiście zrobić się problematyczne i długie, jeżeli chodzi o nasze poświęcenie w czasie wojny. I wyjść na naszą niekorzyść, szczególnie, że Duńczycy niedługo prawdopodobnie będą tędy przychodzić, obchodząc całą Szwecję praktycznie, paląc ją w pizdu. Na szczęście naszym to Szwedzi byli, Latgalię zajęli. Albo może Ryga? No któryś z nich zajął Latgalię i oddał Szwedom niestety. A co ważne, Kaszubianie niedługo znikną kompletnie z map świata. Kaszuby już nigdy nie będą istnieć. Ta czarna plama w historii z Polski
zostanie zmazana. Szwedzi dumnie ruszli na odbijanie Sztokholmu, a my mamy bunt wołyński. Niestety, to już miałem w planach im pomóc. No ale pilniejsze rzeczy mnie wzywają na południu mojego kraju. Na wschodzie praktycznie. No to tam musimy się udać. Dodatkowo przez to muszę mieć oko w tej okolicy, ponieważ chciałem Szwedom pomóc zająć tą prowincję. Ale to będzie problematyczne, jeżeli muszę się skupić na tłumieniu buntów po drugiej stronie praktycznie Europy. Ale zostali krwawo stłumieni, tak jak... Może no niekoniecznie Polska tłumiła krwawo bunty, ale jednak. Kurde, i tu zaraz mi się opowie właśnie problem, pokażę problem. Tutaj Szwedzi zostali pokonani pod Sztokholmem. Ja zaraz będę musiał się wycofywać prawdopodobnie z tej okolicy, bo tu już idzie... No 20 tysięcy Duńczyków, a to ja zajmuję, oblegam prowincję. No dobra, wycofajmy się, tak? Kurna, nigdy nie skończymy tej wojny. Ale jakaś wojna się skończyła. Skończyła się wojna z Nowogrodem. Wyłączyli ją osobno. Nowogród był zmuszony zapłacić 150 zł, gdzie ponad 86 dostaliśmy my, czyli ponad połowę. No troszkę nam to podniosło inflację, ale... Oni chyba coś przejęli? Priozensk i Korele. A, czekajcie. Tutaj jest Karela. Chyba, bo to zmieniło nazwę. A tej drugiej prowincji nie kojarzę. Ja bym powiedział, że to jest teraz Keksholm. Ponieważ tak wygląda nienaturalnie. Ale kto tam wie. No skończyliśmy częściowo jeden duży konflikt, trochę zarabiając. Natomiast w tym momencie piękny wynik wojny, który był już na około 40%, skurczył się do minus 16 praktycznie, ponieważ nie posiadamy zajętej stolicy wroga, która jest no niezbędna do wygrania, do wygrania wojny i dostania tutaj dużego warscora. O kurczę, zauważyłem, że w Extended Timeline, bo chyba nie było tego w podstawce, dodali pierwszopoziomowe forty. To ja nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest. To już prędzej możemy się bawić w ten sposób w jakieś tutaj zafortyfikowanie kraju, bo we Lwowie by się coś przydało, żeby całą tą okolicę chociaż trzymało w ryzach. My tymczasem idziemy naszymi oddziałami ponownie próbować przejąć tą stolicę wroga. Jednakże ten miesiąc był bardzo nieudany, wręcz straciliśmy 1000 ludzi, prawdopodobnie z głodu albo z wyziębienia. Albo chorób. Udało się pozbyć Kaszubów z kraju oraz map świata. W końcu jest jedyna porządna kultura, która powinna tutaj dominować w tym regionie. Natomiast dominować, to my musimy jeszcze na północy. Stracimy cały manpower na te dwie wojny. I w sumie król nam zmarł w międzyczasie. I o Węgry wypowiedziały jeszcze wojnę Dalmacji w międzyczasie. Dobrze, że nas tam nie wzywają, bo do cholery to byłoby problematyczne. Szczególnie, jeżeli Dalmacja miałaby jakiegoś większego sojusznika. Ale nie mają. Armia szwedzka, idąc na północ, próbując odbijać swoje prowincje, podniosła najwyraźniej klęskę. W takim razie musimy być przygotowani na jakąś reakcję, ponieważ Duńczycy przemierzają przez tereny nowogrodzkie, właśnie na południe. Kiedy my oblegamy to małe gówno. Jak tutaj Szwedzi zrypali sprawę z tą wojną kompletnie. Nowogród to wszedł tak, sama nawet stolica tak siadła. Tutaj natomiast, kurde bele. A nie chcę zabierać 20 tysięcy, bo prawdopodobnie w Nowogrodzie czeka jakiś wsparcie tam w Kolmie. Nawet kiedy... Skończyli tą wojnę. Stalemate. White Peace'em. A kurwa! I skończyli Duńczyków. Oddając im prowincję. Znaczy, z kogo skończyli w sumie? Sweden will sit... Aha! Wycofali się z wojny z Danią. Po prostu. Kurde! I teraz, bo przecież nie oni dowodzili w tej wojnie. No nie! No kurde! Patrzcie, co się stanie teraz. Mamy 30 tysięcy na Black Flagu, prawda? Ale mamy 10 tysięcy, które nie były jakimś cudem na Black Flagu. I mi się wojska obsraje 10 tysięcy. Bo tutaj dopadną Duńczycy. Ci nie mogą nic z tym zrobić. Ja pierdzielę, ale chyba jest duża szansa. Zdążę właśnie zawrócić, żeby wesprzeć ich. I toczyć walkę do upadłego. Ale dobra. Wycofali się Duńczycy w tym momencie, odpuścili. Ryga z Tutonami oblegają Latgalię. Dopóki Duńczycy się osobiście postanowią nie pofatygować tutaj, ja się zajmę paleniem
łupieniem, kradzieżą i gwałtami na ich terenach. Może poza tym ostatnim. Ale większość jednak tutaj odhaczymy na liście. Posłuchamy się również sugestii geneskiej, co ma nam do powiedzenia. I oczywiście takie czek będzie, czek. I tak dalej. Ale czemu Szwedom nie anulowali sojuszu z Rygą? God damn it. Powiem wam, że nieźle zarabiamy ogólnie. Produkcji, handlu i tak dalej. Moglibyśmy nawet utrzymać troszkę większe wojska, gdybyśmy mieli teraz manpower. Szczerze myślę nad wbiciem sztyletu w plecy Rydze. Bo to niech sojusznik Szwecja się wyrąbała. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Wbicie sztyletu będzie polegało na tym, żeby wyłączyć z wojny bezpośrednio Danię, żebyśmy my odeszli z tej wojny. Kiedy oni będą jeszcze się zbić, ale ja bym z tej Danii coś zyskał. Oni przyszli tutaj na Pomerelię. Ale tutaj my nie mieliśmy zwiększonego local defensiveness. Tak, więc ja liczę, że się chwilę jeszcze utrzymają. Ale Ryga wbiła nóż w plecy zanim ja wbiłem. Ale oddali mi Revel. O, to jest sojusznik, kurna, nie Szwedzi, prawda? To jest dobry człowiek. To jest rozum i godność człowieka. No dobra, słuchajcie, tym akcentem sobie skończymy. Gdyż, no, koniec wojny, nie mamy manpowera, nie mamy zbytnio co zrobić. A Szwedzi są za słabi, żebyśmy wzięli ich na rywala, tym samym łamiąc sojusz, niestety. Natomiast pożyczę żołnierzy od Rygi i zerwiemy zaraz sobie z nimi, że pożyczę. Zabiorę ich na stałe, o tak, pożyczę na stałe. A natomiast zaraz zerwiemy z nimi sojusz. Albo wykorzystajmy ich na maksa, weźmy jeszcze od nich pieniądze. Szwedzi chcą od nas manpower. Nie ma opcji. No i sojusz zostaje zerwany. Tym samym będziemy mogli szybciej zaatakować Rygę niż Duńczycy. Sojusz ze Szwedami na razie zostawię, ale tylko po to, że oni nas jednak cały czas jakoś wzmacniają przed ewentualną potencjalną koalicją. Ale zostanie zerwany poprzez atak na Rygę za 5 lat. Jednakże, tymczasem dziękuję za oglądanie. Tak jak mówiłem, jeżeli będę miał czas w weekend, jeżeli seria się przyjmie, bo widzę, że fajnie się przyjęła, ale zobaczymy, jak to wyjdzie z Age of History 3, to prawdopodobnie w weekend wrócimy z powrotem z Polską, ale nic nie gwarantuje. Tak czy tak, dziękuję za oglądanie. Na razie, cześć, pa.